Cześć Wam, 10 tysięcy złotych, tyle dałem za ten samochód. To jest Ford Focus MK2 2010 rok, silnik 1.6 benzyna, Duratek 100 koni, przebieg 247 tysięcy km, Asopolska, fajny samochodzik. Opowiem Wam w dzisiejszym filmie, dlaczego uważam, że jest to świetne auto do miasta. I jako taki WU roboczy, najpierw Wam powiem trochę o silniku. Opowiem, co tutaj jest, czym się charakteryzuje ten silnik, ile spala, może też jakie są koszty. Potem przejdziemy na chwilę do środka. Pokażę Wam pod spodem, jak wygląda taki samochód po tych 13 latach. No i tyle, zapraszam. Omawianie silnika zacznę od tego, czyli nieudanego wynalazku Forda. To się psuje, to jest niewygodne, nieudane rozwiązanie i w ogóle mi się nie podoba. Co do samego silnika, 1,6 100 koni. Duratek to tak, bardzo szybko się nagrzewa i to jest jego zaleta, bo w zimie, po nie wiem, po 2-3 kilometrach mamy już ciepełko w samochodzie i to jest super, jeżeli nie wiem, odwozimy gdzieś dziecko do szkoły, jedziemy do sklepu i tak dalej. Fajnie się zbiera do prędkości około tak 100, no 100, 110 km na godzinę. Uważam też, że ta prędkość 110 km na godzinę to jest takiego. V max komfortowy, czyli przy tej prędkości jest jeszcze dosyć cicho. Pali około 7-7,2 litra przy takiej prędkości. I generalnie nie, jakoś tak nie, nie buczy. Przy tej prędkości ma około 3,5 tysiąca obrotów. No powyżej, no to się już zaczyna hałas. Na trasie trochę brakuje tego szóstego biegu. Jakby był szósty bieg, no to naprawdę fajnie, fajnie by się tym jeździło. Co tu mamy? Zupełnie prosta konstrukcja. Chociaż nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy to, czy to jest jakaś inwencja poprzedniego właściciela. Coś, coś na kuny, czy nie wiem. Jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, bo szczerze mówiąc to nie wiem. jeszcze, jeszcze to sprawdzę. No co? Mamy tutaj prosty silniczek. Rzecz, która się w nim psuje najczęściej, w sumie, w sumie w nich się praktycznie nic nie psuje, ale to, co się psuje, to jest to, czyli cewka, przewody i świece i to trzeba wymieniać co około 30 tysięcy kilometrów. Czasem jeszcze były problemy z paskami rozrządu, że, że tutaj też trzeba po prostu było to robić częściej, co 60-50 tysięcy kilometrów dla świętego spokoju wymienić sobie chociaż sam pasek, nie mówię, nie mówię już o całym rozrządzie, ale chociaż sam pasek. Tutaj miałem rozrząd wymieniany w 2019 roku przy przebiegu 215 tys. km, więc jeszcze, jeszcze trochę po, poczekam, jeszcze z pół roku pociągnie na tym, na tym rozrządzie. Tutaj mamy zbiorniczek płynu od pomagania. Nie wiem czy to będzie widać, ale już po tych latach widać, że ktoś tego nie wymieniał, bo już jest takie trochę się błotko zaczyna robić. No jest po prostu i to, to będę w najbliższym czasie robił. Świece już też sobie właśnie kupiłem. Kable, nie jest to jakaś tam droga rzecz. Około, około 100 zł dałem za OM-owe, czyli oryginalne świece i za kable też. Coś podobnego. Cewka widziałem, że tam około 170 zł kosztuje. Tutaj ciekawa rzecz. To już nagrałem o tym shorta. Pokażę Wam. Nie wiem, czy to po prostu poprzedni właściciel przy wymianie oleju napisał na jednej karteczce drugą wymianę, czy po prostu ściemnił. Zobaczcie: olej 5V30. No, czegoś takiego to nie widziałem jeszcze. Wymieniono filtr kabinowy. Tylny most. Olej Castrol tak, no tylko, że tu nie ma tylnego mostu. Następny przegląd 260. Ja nie wiem, ja trochę w tą karteczkę nie wierzę, także olej to nie jest jakaś droga sprawa. Też wymienię razem z płukanką i razem z jakimś ceratekiem, ceramizerem, albo z Manola, albo z Liquimoli. Jak zobaczycie tutaj, pewnie już coś mi tutaj jakaś kuna była, bo wygłuszenie jest zeżarte. O, tu ktoś klimkę robił w 2019 roku. No tak to wygląda. Generalnie bardzo polecam ten silnik, nic się z nim, z nim nie dzieje, trzeba tylko pilnować paska rozrządu i tych, i tych ceweczek, i jeździ naprawdę fajnie. Ja się zdziwiłem, że pomimo 100 koni w takim samochodzie kombi, ton. To no do stu, 110 naprawdę, naprawdę fajnie, mm. fajnie jeździ. Hamulce sobie wymieniłem, też chyba dałem. Około 180zł za tylny komplet Przodu nie ruszałem bo jest bardzo dobry Opony mam zimówki Chyba jakieś, jakieś trochę stare Ale też jeszcze dadzą radę bo to auto jeździ tylko po mieście Więc po Warszawie Więc wszystko jest podśnieżane. tutaj fajny bajer Przednia szyba grzana Czyli jak mam zaśnieżony włączam, włączam sobie elektryczne grzanie I mi się odśnieża sama można ją poznać tak i to zawsze zobaczcie sobie przy sprawdzeniu auta, czy widać takie, takie jakby sprężynki drobne. Bo czasem może być ta opcja tu, ale ktoś na przykład miał stuczkę czy coś i wymienił na tańszą szybę bez tego. To zawsze bez, bez tego systemu, bez tych sprężynek, to zawsze sobie sprawdźcie przy, przy oględzinach samochodu. Wejdziemy do środka. O, tak to wygląda. Zobaczcie, jakie mam bajery. Automatyczna klima, tutaj tak jak powiedziałem wam, tak żana szyba. Tutaj jeszcze do rozmów telefonicznych jest moduł. Przebieg. Radyjko fordowe bardzo fajne. Co tu jest jeszcze ciekawego? A nic nie ma. A, to, że jest duży schowek. Bardzo duży schowek jest tutaj. Tutaj weszło całe to. Te... Zobacz. Zobaczcie, jakie to jest głębokie masakra. Jeszcze w żadnym samochodzie nie widziałem, żeby był tak. Głęboki i praktyczny schowek. Wnętrze bardzo ładnie utrzymane, jak na ten rok. A, co Wam nie powiedziałem. No tu gałka zmiany biegów trochę wytarta. W tym samochodzie już yy, sprzęgło bierze na samej końcówce. Czyli przy tym przebiegu 247 tysięcy kilometrów już mam do wymiany i robię to jutro. Sprzęgło kosztuje około 650 zł, bo jest bez dwumasy. Robota, nie wiem ile będzie kosztowało, ale około 500 zł myślę. I... I tyle. I potem macie. I będzie do końca auta pewnie działało. Sorry za taki bałagan, ale jeszcze nie zdążyłem wymyć tego auta po poprzednim właścicielu, a już musiało, musiało zacząć pracować i jeździć. Jakieś jeszcze śmieci nawet są. E, tutaj zobaczycie, że jest fotelik. Tak naprawdę to te Fordy do 2010 roku nie mają Isofixa, ale to jest... Możecie sobie kupić. Ja sobie tak kupiłem ten, ten Isofix na Allegro czy gdzieś tam kosztuje około stówki i da się go założyć dosłownie w 5 minut są też filmiki instruktażowe na YouTube jak to zrobić po polsku też są także z tym nie ma żadnego problemu co tam jeszcze? a mam czujniki parkowania w ogóle to też fajny bajer i bagażnik bagażnik jest naprawdę duży ustawny, pomimo że to auto nie jest jakoś tam długie dobrze się nim parkuje to bagażnik bagażnik jest spory jak to się podnosi w ogóle? O, tutaj jest koło zapasowe. Jak wygląda spód po, po tylu latach, po 13 latach? Akurat w tym egzemplarzu dobrze, bo widziałem podobne, gdzie było słabo. Natomiast tutaj to wygląda dobrze. To jest taka powierzchowna korozja walki. Jakby nic się tu jeszcze nie dzieje. Można śmiało tym jeździć, natomiast podłoga tu jest zdrowa. Jak coś takiego zobaczycie O tutaj Ta zawieszka już do wymiany ale... Jak coś takiego zobaczycie To znaczy, że jest To znaczy, że jest dobrze Nic się tutaj nie dzieje Widziałem o wiele gorsze Zawieszenia w tym rocz... zawieszenie, mówię Podwozia w tym W tym roczniku Fajnie, że też ma hak Mogę sobie jakieś tam rowerki zawiesić No fajne auto Dałem 10 tysięcy złotych ale... ale tak naprawdę jeżeli popatrzycie sobie po Allegro czy oto moto to, no mogą kosztować nawet do 15, do 16 tysięcy złotych takie wersje, ale myślę, że warto. Myślę, że warto. On ma też normę emisji spalin Euro 5. Nie wiem, jak Ford to załatwił, chyba na papierku po prostu jakoś to załatwili, bo to jest silnik starego typu, a ma Euro 5. Więc szukajcie takiego dla rodziny, będziecie zadowoleni. Moja żona odwodzi tym syna do żłobka. Ja używam to czasem gdzieś do jakiejś pracy, samochodu, żeby coś przewieźć. Naprawdę naprawdę cieszy. Dobra, to tyle. Napiszcie mi, jakiego wy samochodu używacie na co dzień, tak właśnie jakiego, jako takiego roboczowozu. Napiszcie mi to w komentarzu i napiszcie, co myślicie też o, o fordzie MK2. Czy macie, czy jeździliście i co się w nich psuje, to najważniejsze. Na, napiszcie, co się psuje, to, to stworzymy taką bazę dla przyszłych użytkowników, będą sobie mogli przeczytać, co tam się jeszcze w tych silnikach psuje. Dobra, to tyle. Zapraszam do subskrybowania. Trzymajcie się. na Nareczka.